Jakość, jakość i jeszcze raz jakość. Z tym chce kojarzyć się marka Sony, która, jak wiemy, nigdy nie szła na kompromisy, jeśli chodzi o specyfikacje swoich flagowców, a wręcz czasami dawała nam więcej, niż byliśmy w stanie wykorzystać. Mam na myśli choćby wysoką rozdzielczość tutejszych ekranów, czy nadmiar aplikacji przeznaczonych do głównego repertuaru, jakim jest tutaj fotografia, no i wideo. Ale oprócz tego marka forsowała również pomysły, które niewątpliwie pozwalały na jej łatwą identyfikację wśród konkurencji, ale jednocześnie tutejsze rozwiązania, jak dotychczasowe proporcje ekranu i tym samym bryła telefonu, znajdowały już uznanie wśród bardzo wąskiej grupy osób. Tymczasem, obcując z najnowszą Xperią 1 Mark VI, odnoszę wrażenie, że Sony wreszcie schowało dumę w kieszeń i dało się przekonać, że można nadal oferować ambitny produkt, a to, że zagości w nim trochę mainstreamu, wcale nie odbierze mu właściwej dla siebie kunsztowności. Ten telefon to także wyraźny sygnał, że marka nie powiedziała ostatniego słowa i że wieści o jej rychłym końcu były jednak przesadzone. Tak jak powiedziałem we wstępie, najnowszy flagowiec od Sony to suma tego, co było w nim dotąd najlepsze, a także, a może przede wszystkim, nowa Xperia to również odpowiedź nie tylko na potrzeby fanów, ale również na ogólne wymagania masowego rynku, który będzie mieć większą szansę, by przekonać się do filozofii marki. No więc co było tutaj najlepsze, jeśli chodzi o samą budowę i design? Nazywam to świętą trójcą w kontekście tego telefonu, czyli gniazdo słuchawkowe, slot na karty microSD oraz fizyczny przycisk migawki. Rzeczy, bez których absolutnie nie potrafię wyobrazić sobie tego telefonu, szczególnie, że każda z nich reprezentuje wspomnianą jakość, na którą tak mocno stawia Sony. Marka mocno akcentuje swoje zamiłowanie nie tylko do jakości obrazu czy możliwości foto-wideo, ale z równym sobie pietyzmem traktuje też możliwości audio. Więc jeśli mówimy o tutejszym gnieździe słuchawkowym, to to oznacza najwyższej jakości podzespoły, po to, by przypomnieć niektórym, że to właśnie przewodowe słuchanie muzyki daje nam te najlepsze wrażenia słuchowe. Kiedy większość producentów skupia się na komunikowaniu swoich bezprzewodowych słuchawek używanych w parze ze smartfonem, tak Sony w swoich reklamach nie boi się manifestować przewodów i nawet w dołączonych do promocyjnego zestawu bezprzewodowych słuchawkach umieszcza przecież port oraz dołącza również przewód. Nie muszę chyba dodawać, że temu wszystkiemu towarzyszą najlepsze kodeki audio wysokiej rozdzielczości, zaszyte jak zawsze we flagowej Xperii. Także tutejsze pełnowymiarowe głośniki stereo skierowane do przodu to kolejny powód, by stawiać ten telefon na wysokiej półce audio. Że nie wspomnę o mikrofonie i jakości rejestrowanego dźwięku w aplikacji Music Pro. Kolejna sprawa to slot na karty microSD. Pomijam fakt, że to samo w sobie we flagowcu w 2024 roku jest już sporą ekstrawagancją. Podobnie zresztą jak gniazdo słuchawkowe, ale tutejsza tacka to również temat na poemat, bo chyba w żadnym innym smartfonie nie spotkacie się z tak praktycznym rozwiązaniem, jakim jest to specjalne wyprofilowanie oraz zaślepka, co razem sprawia, że jeden ruch ręki pozwala wydobyć tackę. Najpewniej ma to nas zachęcić do tego, by to właśnie kartę z naszymi zdjęciami czy wideo włożyć do adaptera, a następnie do czytnika kart w komputerze. No i wreszcie fizyczny przycisk migawki, czyli coś, co powinno być już wręcz ustawowo wprowadzone do smartfonów, które przecież tak lubią rywalizować ze sobą na aparaty. Sony ma to już od dawna, a ten dwuskokowy przycisk z potwierdzaniem ostrości niesamowicie podnosi wygodę obsługi i daje pewność, że ostrość jest dokładnie tam, gdzie zaplanowaliśmy. Wreszcie sama obudowa. Mamy tutaj ponownie aluminiową ramkę o ryflowanym wykończeniu i fakturowane tyło, które masz trudno pomyśleć, że jest wykonane ze szkła, szczególnie, że ta matowa powierzchnia nie opiera się tak łatwo śladom po palcach. Wszystko to mówi nam, że ma być prosto i schludnie, ale przede wszystkim praktycznie, bo telefon jest w końcu urządzeniem, które, no właśnie, trzymamy w dłoniach, a nie przedmiotem, na który patrzymy i zachwycamy się jego estetyką. Zresztą o tej przewadze praktyczności nad estetyką powiemy sobie więcej za moment. Na tym etapie trzeba Wam wiedzieć, że telefon trzyma się na tyle pewnie, że nie masz ochoty zamykać go we tu i chociaż w moim interesie
Byłoby was przekonywać, że trzeba to właśnie zrobić, wszak jesteśmy przecież kanałem sklepu z akcesoriami. Kiedy z kolei trzymam Samsunga S24 Ultra czy iPhone'a 15 Pro Max, to czuję jednak zdecydowanie większe onieśmielenie. Nie mam wątpliwości, że trzymam w rękach drogi telefon, którego nie chciałbym opuścić na ziemię, ale Sony w tym wydaniu nie manifestuje swojej ceny, chociaż ta jest równie wysoka. To, co się zmieniło i jest odpowiedzią przede wszystkim na potrzeby rynku, to tutejsze proporcje ekranu. Do tej pory stawiano na typowo kinowe wrażenia, kiedy oglądaliśmy filmy w pozycji horyzontalnej, ale najwyraźniej była to rozrywka, którą docenili nieliczni, bowiem od teraz w nowej Xperii uświadczymy te zdecydowanie bardziej popularne proporcje, co również wpłynęło na samą sylwetkę telefonu. Jest ona teraz nieco krótsza i odrobinę szersza, chociaż nadal wśród najpopularniejszych flagowców zachowuje swoją charakterystyczną wąską talię. Moim zdaniem jest to naprawdę bardzo udany kompromis. Rzecz, która z kolei nie jest moim zdaniem idealna, to przycisk wybudzania i tutejszy skaner palca, który pozostał taki sam. Mimo że odróżnia go brak faktury i teoretycznie można ten przycisk wyczuć pod palcem, tak w praktyce nie zawsze da się w niego idealnie wcelować i tym samym wybudzić ekranu. Z kolei wygaszaniu ekranu towarzyszy krótki, ale miękki skok przycisku. Rzecz bardzo charakterystyczna dla Sony, ale też jedna z tych, za którą nie przepadam. Gdyby jednak ktoś pokusił się, by wykorzystać potencjał tego przycisku i sprawić, że byłby on nieco dłuższy i obsługiwał dodatkowo funkcję dotykową, to wtedy z pewnością zmieniłbym zdanie na jego temat. No wyobraźcie sobie, że możecie, przesuwając palcem na boki, precyzyjnie zmieniać zoom w aparacie albo głośność multimediów, gdzie w miejsce przycisków głośności mógłby pojawić się na przykład dodatkowy przycisk funkcyjny, do którego moglibyśmy przypisać dowolne narzędzie, no ale skupmy się na tym, co jest tu i teraz. A jest tutaj nieodmiennie piękny 6,5-calowy ekran w technologii OLED, który oprócz zmienionych proporcji doczekał się wyraźnie niższej rozdzielczości, co normalnie mogłoby zostać uznane za regres. Tak tutaj, paradoksalnie, jest to wyraźny postęp, bo i tak mamy do dyspozycji nadal wysokie zagęszczenie pikseli i jednocześnie mniejsze zużycie energii, które tym razem dodatkowo wspomaga tutejsze LTPO, schodzące według danych systemu najniżej do 15 Hz, chociaż sam producent deklaruje, że w niektórych scenariuszach możemy zejść aż do 1 Hz. Jeśli chodzi o samą jakość wyświetlanych treści, no to cóż, mamy tutaj ponownie 120 Hz w piku, miliard kolorów, obsługę 10-bitowej palety kolorów HDR w ramach trybu twórcy, gęste jak smoła czernie i na całe szczęście nikt nie wpadł na pomysł, by eksperymentować z tutejszymi ramkami okalające ekran, bo każdy, kto ogląda dużo filmów na smartfonie, z pewnością doceni brak notcha czy innego otworu na kamerę, który, umówmy się, nie potęguje wrażeń płynących z takiego seansu, zwłaszcza kiedy w tym przypadku dostajemy taki duet możliwości audio i wideo. A zmiana, która chyba cieszy mnie najbardziej, to wreszcie podgląd obrazu w aplikacji aparatu, który do tej pory wyraźnie odstawał od konkurencji, zarówno pod względem samej jakości, jak i reprodukcji efektu HDR. Ocena kadru jeszcze przed zrobieniem zdjęcia jest teraz o niebo lepsza i bardziej precyzyjna, zwłaszcza kiedy fotografujemy po zmroku. Nie mogłem się do tej pory nadziwić, że jedna z tak kluczowych rzeczy odstawała tutaj od reszty, ale cóż, lepiej późno niż później. Kolejna rzecz warta odnotowania to wyraźnie jaśniejszy ekran oraz nowa funkcja Sunlight Vision, która zwiększa jasność, kiedy urządzenie jest wyeksponowane na światło słoneczne. Zamykając ten temat, dopowiem jeszcze, że Xperia ponownie może posłużyć nam jako monitor podglądowy do aparatów i kamer od Sony. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale ani razu nie użyłem do tej pory słowa AI w kontekście tego telefonu i nawet teraz, gdy chcę poświęcić chwilę na tutejszy system i interfejs, to jakoś nie znajduję wielu powodów, by o tym mówić, bo nawet sam producent nic na ten temat specjalnie nie wspomina. Zresztą to nie jedyna rzecz, która wyraźnie odróżnia ten smartfon od większości konkurencji, bo kiedy ona goni za nowym trendem AI i personalizacją każdej pojedynczej ikony, tak Sony sprawia wrażenie, jakby ten wyścig ich w ogóle nie dotyczył i że jest to rozrywka, z którą nie chcą być kojarzeni. Wspomniałem o tym, że wyraźnie czuć tutaj wyższość pragmatyzmu nad estetyką i najlepszym tego dowodem jest właśnie tutejszy
interfejs, który zmienia się powoli i trzyma własnych rozwiązań. Mamy tutaj zmodyfikowany boczny sensor, czy bardzo użyteczny tryb wielu okien i całość mówi do nas wyraźnie, pozwólcie, że nie będziemy zajmować się takimi rzeczami jak tworzenie własnego awatara, czy podskakująca czcionka w polu wiadomości. Poza tym to i tak w dużej mierze stokowa wersja Androida 14. Codzienna wydajność jest jak najbardziej płynna, responsywna i przyjemna za sprawą tutejszej haptyki. Jeśli miałeś do tej pory Sony, to będziesz mieć pewność, że nadal jesteś u siebie i że nikt pod twoją nieobecność nie urządził tutaj hucznej imprezy. Być może dla części z was niedosytem będzie informacja o tym, że otrzymamy tutaj 3-letnie wsparcie głównymi aktualizacjami i 4-letnie wsparcie poprawkami bezpieczeństwa. Warto jednak podkreślić, że to i tak w przypadku tego producenta oznacza poprawę, bo poprzednik był oferowany w wariancie 2 lata dla głównych aktualizacji i 3 dla poprawek bezpieczeństwa. Nie będzie również zaskoczeniem, jak powiem, że na pokładzie nowej Xperii zameldowała się kolejna generacja Snapdragona, ponownie w duecie z 12 GB RAM-u, co powinniśmy przyjąć raczej z entuzjazmem, ale niestety to jest ten moment, kiedy muszę przerwać peany na cześć tego telefonu i wspomnieć o tym, że nadal w testach obciążeniowych mamy tutaj wyraźny problem z utrzymaniem stałej wydajności i że pomimo użytych systemów chłodzenia, nadal sporo ciepła kumuluje się w tutejszych ramkach. Na szczęście w takim codziennym użytkowaniu problem ten się nie ujawnia i nawet nagrywanie 5-minutowego filmu w 4K nie było w stanie solidnie nagrzać obudowy. Dopiero rejestrowanie filmów w 4K i 120 klatkach na sekundę, nagrywane longiem przez kilka minut, podbiło bardziej temperaturę, ale nadal utrzymywała się w akceptowalnych granicach. A wiem, co mówię, bo cały czas mam w pamięci to, co działo się w modelu Mark IV. Natomiast pamiętam, że z kolei w poprzedniku robiłem też próby przy użyciu aplikacji Cinema Pro, a jako że tutaj tryb Pro dla funkcji wideo jest na razie niedostępny, no to rodzi to pytanie o ostateczną kulturę pracy tego urządzenia. Jest też dobra wiadomość dla entuzjastów grania, bowiem w ramach oprogramowania otrzymujemy tutaj pakiet launchera i jednocześnie nakładki, dzięki czemu możemy ustawiać sobie profile wydajności gier, ustawiać częstotliwość odświeżania obrazu lub zarządzać energią, kiedy telefon jest w trakcie ładowania i wówczas zaspokajane jest tylko bieżące zużycie energii, tak by uniknąć wysokich temperatur. A skoro jesteśmy już przy zużyciu energii, to mam dla was bardzo dobrą wiadomość, bowiem ten telefon, zgodnie zresztą z tym, co anonsuje sam producent, spokojnie pozwala na 2 pełne dni użytkowania, mimo że mamy tutaj do dyspozycji wciąż tę samą baterię o pojemności 5000 mAh. To z kolei oznacza, że tutejszy ekran LTPO o mniejszej rozdzielczości i nowy Snapdragon okazały się być zbawienną kombinacją, zwłaszcza kiedy głównie konsumujemy wideo albo przeglądamy strony internetowe. I o ile w kontekście pracy na baterii ręce same układają się do oklasków, tak w przypadku braku ładowarki oraz przewodów w zestawie, można delikatnie wytracić ten entuzjazm, szczególnie gdy spojrzymy na premierową cenę, która ponownie w przypadku flagowca od Sony każe wysupłać nam z kieszeni 6,5 tysiąca złotych. W ramach tej ceny widziałbym tutaj miejsce co najmniej na jakiś przewód, jak i również na jakieś akcesorium nawiązujące już stricte do fotografii, czyli głównej tożsamości tego sprzętu. Pocieszeniem ponownie są dodawane do zestawu promocyjnego bardzo dobre słuchawki nauszne WH-1000XM5, których aktualna cena to jakieś 1300 zł. Również sama moc ładowania wynosząca 30 W z pewnością nie pozwoli nam na bicie rekordów, ale jednocześnie Sony deklaruje powolną degradację baterii w ramach funkcji Battery Care, co ma wpłynąć właśnie na niewielką degradację ogniwa przez kolejne lata użytkowania. No dobra, myślę, że przyszła już właściwa pora, by omówić to, co najważniejsze w tym smartfonie, czyli jego możliwości foto-wideo. I tutaj, nie ukrywam, kumuluje się mój niedosyt. Ale po kolei. Zacznijmy od jednej z najważniejszych zmian, czyli od tego, że mamy obecnie jedną aplikację zamiast 3 osobnych, gdzie do tej pory jedna była przeznaczona do zdjęć, druga do filmowania, a trzecia również do filmowania, ale z uwzględnieniem wszystkich zaawansowanych funkcji. Jakby tego było mało, aplikacja do zdjęć miała w sobie wybór wielu trybów pracy, a każdy z tych trybów potrafił dodatkowo przeorganizować interfejs oraz rozbudowane menu. Nierzadko przejście do pozycji horyzontalnej wprowadzało kolejne
zmiany w układzie funkcji, co razem tworzyło już naprawdę gigantyczny chaos. Na całe szczęście zarówno nowi, jak i starsi użytkownicy Xperii doczekali się wreszcie totalnie przeprojektowanej aplikacji, która po pierwsze skupia w sobie wszystkie funkcje, a po drugie nie próbuje zaspokajać potrzeb wąskiego grona osób, tylko jednak zwraca się w stronę tego bardziej masowego odbiorcy, co nie znaczy, że nie mamy tutaj dostępu do manualnych nastaw. Po prostu nawigowanie po tej aplikacji stało się o niebo lepsze, zdecydowanie bardziej intuicyjne, no i co najważniejsze, nie odbiera przyjemności zrobienia samych zdjęć. Wprowadzenie tych zmian było tutaj konieczne, ale szkoda, że odbyło się w sposób tak bezkompromisowy. Żałuję, że praktycznie nie zostało już tutaj nic po poprzedniej aplikacji, poza rozszerzonym menu, bo jednak całość mocno nawiązywała do systemu Sony Alpha i szkoda, że na przykład nikt nie wykorzystał potencjału, jakim moim zdaniem drzemie w wirtualnym pokrętle trybów, który mógł na przykład posłużyć za przełączanie się pomiędzy funkcjami wideo, zdjęciami, a na przykład efektem rozmycia. Jedyny ślad po pokrętle trybów znajdziemy w manualnym trybie pracy aparatów, gdy chcemy przełączyć się na priorytet czasu, migawki albo na pełny manual. Widać, że nikt nie chciał już tutaj przekonywać nikogo do ekosystemu Alpha, tylko postawił na bezpieczny i sprawdzony przez rynek układ interfejsu. I o ile to jestem jeszcze w stanie zrozumieć i zaakceptować, bo przecież jest znacznie lepiej niż było, tak nadal nie potrafię zrozumieć, że za tutejszą aplikację do gromadzenia naszych multimediów odpowiada galeria od Google, bo to trochę jednak nie przystoi marce, która wyraża się przecież przez fotografię i wideo, by nie miała własnej aplikacji do gromadzenia, przekazywania, no i wreszcie edytowania materiałów. Aktualnie producenci fotosmartfonów próbują przekonać nas wysuwanymi obiektywami, zmienną przysłoną, ultraszerokim kątem opartym o większą matrycę, albo najczęściej coraz bardziej zaawansowanym optycznym zoomem. I Sony postawiło na swój autorski teleobiektyw o ciągłym zoomie i mam wrażenie, że przez ten właśnie zoom utknęło od lat w króliczej norze, z której albo nie chcą, albo nie potrafią się wydostać. I właściwie jest to główny element, który uległ zmianie względem poprzednika, więc pozwólcie, że na nim się właśnie skupię, bo nie chciałbym ponownie omawiać choćby tej samej matrycy głównej, którą tutaj mamy. Podkreślę tylko, że nie zmieniłem co do niej zdania i nadal zdjęcia z głównej jednostki są podane dokładnie tak jak lubię. Bez cyfrowego podbijania ostrości, bez agresywnego HDR-a, w towarzystwie naturalnych kolorów i stonowanej bieli. To jest znak rozpoznawczy Sony i cieszę się, że akurat w tej kwestii nie podążają za głównym nurtem. Uzupełnię to tylko jedną informacją, że od teraz mamy do dyspozycji nowy tryb pełnej rozdzielczości, więc możemy wykorzystać cały potencjał 48 megapikseli. Wróćmy jednak do wspomnianego teleobiektywu. U poprzednika peryskopowy zoom odpowiadał ogniskowym w zakresie od 85 do 125 mm, co finalnie nie dawało nam ani zachwycającego obrazka, ani szczególnie szerokiego zakresu ogniskowych, by cieszyć się tym łagodnym przejściem. No i w tej sytuacji były dwa wyjścia. Albo rozwijamy nasz koncept i próbujemy wznieść go na nowy poziom, albo, co zresztą uważam za najbardziej słuszne, odstawiamy na razie ten projekt i robimy bezpiecznie na przykład dwa stałoogniskowe obiektywy z powiększeniem. Tymczasem Sony z wrodzoną dla siebie przekorą rozwinęło swój koncept zmiennoogniskowego aparatu, oferując nam szersze pokrycie odpowiadające tym razem zakresowi 85 do 170 mm, co trzeba przyznać jest już sporym osiągnięciem i rzeczywiście taki zakres pozwala w pełni odczuć użyteczność takiego rozwiązania, szczególnie w trybie filmowania, kiedy chcemy płynnie powiększyć kadr. I o ile ten ważny aspekt został niewątpliwie poprawiony i można powiedzieć, że Japończycy dopięli swego, tak niestety całość nadal pracuje w oparciu o stanowczo za małą matrycę o wyjściowej rozdzielczości 12 megapikseli. Całość zaś oferuje w dodatku jeszcze mniejszy otwór przysłony niż u poprzednika, co finalnie daje nam znowu co najwyżej przeciętne wyniki, jeśli chodzi o końcową jakość. Stałoogniskowy zoom z Huawei Pura 70 Ultra, który odpowiada 3,5-krotnemu powiększeniu optycznemu, praktycznie deklasuje optykę od Sony, która w swoim zmiennoogniskowym układzie oferuje dwukrotnie większe powiększenie, a i tak nie jest w stanie zagrozić smartfonowi od Chińczyków. Na niekorzyść Sony gra też wyraźnie gorsza stabilizacja, odczuwalna przy większym powiększeniu. Sony również zostaje w tyle, jeśli chodzi o konfrontację z S24 Ultra czy iPhone'em 15 Pro Max.
Max. Kiedy z kolei skupimy się na początku tego zakresu, czyli na 3,5-krotnym powiększeniu w Sony, to jest już zauważalnie lepiej, bo w porównaniu z Samsungiem wypada mniej więcej na podobnym poziomie. Mimo że Samsung lubi ratować detale cyfrowym szumem, ale ponownie Huawei stoi tutaj o co najmniej oczko wyżej. Wniosek zatem płynie taki, że im bardziej pniemy się w górę w tym zakresie optycznego zoomu w Sony, tym jakość coraz bardziej ubożeje i to z pewnością przekreśla pełną użyteczność takiej konstrukcji, zwłaszcza w gorszych warunkach oświetleniowych. Nowością, jeśli chodzi o teleobiektyw, jest tutaj tryb makro, który daje bardzo satysfakcjonujące wyniki, zwłaszcza, że możemy fotografować w odległości już 4 cm od obiektu, ale od razu trzeba zaznaczyć, że ze względu na to, że oferuje pracę tylko w manualnym trybie ostrzenia i operujemy na naprawdę płytkiej głębi ostrości, to tutaj właściwie koniecznością będzie użycie statywu, bo w przeciwnym razie większość zdjęć będzie wyraźnie poruszona. A wracając do zdjęć już w ujęciu ogólnym, należy przypomnieć o tym, co tutaj mamy, a co niezwykle cenię, czyli naturalna kolorystyka, nienachalny algorytm, piękne rozmycia tła, potwierdzanie ostrości za pomocą dwuskokowego przycisku migawki, śledzenie oka lub twarzy, no rzeczy, które niewątpliwie wyróżniają ten telefon. Jestem niesamowicie ciekaw pełnych możliwości wideo, jakie oferuje ten smartfon, natomiast na ten moment aplikacja oferuje tryb Pro wyłącznie dla zdjęć, zaś tryb Pro dla wideo ma być udostępniony jesienią tego roku, więc tu też pojawia się pytanie, czy przyniesie on jakieś dodatkowe zmiany. Przypomnę, że do tej pory mogliśmy korzystać na przykład z S-Cineton, czyli profilu znanego z pełnoprawnych, profesjonalnych kamer, który nadaje produkcji ten charakterystyczny filmowy wygląd i wyjątkowe kolory. Jest oczywiście 4K i 120 klatek na sekundę. Jest również śledzenie oka albo wybranych obiektów oraz ten charakterystyczny dźwięk inicjujący nagrywanie, który znam ze swojej kamery od Sony. Podsumowując, jest dobrze. Poprawnie, jeśli chodzi o możliwości teleobiektywu i na pewno ten model nie będzie powodem do przesiadki dla osób, które fotografują i filmują obecnie jego poprzednikiem. Jeśli za rok Sony zaprezentuje ten sam zakres ogniskowych, ale z wyraźnie poprawionym teleobiektywem, no to wtedy ten produkt będzie można uznać za już jakościowy niemal w każdym możliwym calu. Tak jak wspomniałem, mówimy tutaj o telefonie za bagatela 6,5 tysiąca złotych, więc mamy prawo wymagać od niego jak najwięcej i uważam, że w tym nowym wcieleniu Sony wywiązuje się z tego zadania niemal w całości. Dużo zostało już poprawione i uważam, że Sony ma argumenty, by w przyszłości znaleźć dla siebie miejsce na rynku smartfonów i niekoniecznie gdzieś z boku. W końcu większość osób przeznaczająca taką kwotę na smartfon chce płacić za używanie tych wszystkich dobrodziejstw, jakie oferują flagowce, a takich wysokopółkowych smaczków tutaj z pewnością nie brakuje. Brakuje za to nadal lepszego marketingu, przynajmniej w Polsce, i nawet nie mówię tutaj o tworzeniu nie wiadomo jak spektakularnej komunikacji do potencjalnych klientów, tylko o takich banalnie prostych i oczywistych rzeczach jak to, że kiedy odwiedzamy oficjalną stronę producenta i przeglądamy stronę ich flagowego smartfona, to po wybraniu zamówienia w przedsprzedaży zostajemy przeniesieni do strony, gdzie mamy zostawić adres mailowy, by w ten sposób zostać poinformowanymi o możliwości zakupu produktu. Zupełnie jakby jakąś przeszkodą było przekierowanie nas do oficjalnego sklepu Sony Center, gdzie zresztą ten telefon jest już dawno dostępny od ręki. Dajcie znać, co sądzicie na temat nowej Xperii. Czy ktoś z Was rozważa jej zakup, a może korzysta z poprzednika? Jestem ciekaw Waszego zdania, a tymczasem dziękuję za Wasz czas i uwagę. Zachęcam do pozostawienia subskrypcji. No i polecam się w przyszłości. Do zobaczenia.